Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Nie, nie, proszę tak do mnie nie mówić. Aha. No, a Ania z przypałem, no, bardzo dobre. Tak jest, dzięki. Słuchałam muzyki, zawsze miałam chyba do niej jakiś pociąg. Bijemy brawo w tej filharmonii, ja tak brawo, brawo, ale szybciej. Pierwszy mój tekst taki napisany na kartce to diss na moją mamę. Co to znaczy dla ciebie? Co to znaczy dla mnie? Dla... W sercu rytm, w nogach w kurwę funku. I nie pamiętam, co było dalej, ale... Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć. O, jesteś dziewczynką? Hej, tak, jestem babeczką. O, jesteś babeczką dziewczynką. A ty jesteś też? Ja jestem też dziewczynką. Słuchaj, no bardzo się cieszę, że mam dziewczynkę po drugiej stronie mojej jaźni. Również. Tak widzisz, mamy taką sytuację dosyć specyficzną. Zgadzam się. No, tak trochę. Taką randeczkę w ciemno, za przeproszeniem, no. Sobie zafundujemy. Słuchaj, bardzo się cieszę, że słyszę jasność. Na pewno jasność. Jasność? Mam nadzieję, jejku, nie chciałabym żadnej ciemności wprowadzać. W barwie jesteś bardzo jasna, powiem ci. Tak, ale barwowo? No. W sensie głos? Taka jesteś jasna, tak, ale w ogóle coś takiego oddychającego w sposób jasny, co oczywiście może być zmyłkowe, ale myślę, że wszystko się mieści w tobie. Powiedz mi, co ty robisz? Zajmuję się tańcem. I zajmuję się muzyką generalnie w życiu. Aha. Pisarstwem trochę. Aha. Jak to powiedzieć? Tak, liryzm można by z angielskiego powiedzieć. Aha. No i to. Pisaniem lirycznym. Czyli nie, że lirycznie piszesz, tylko liryzm z ciebie wypływa, jeśli coś napiszesz, tak? Kurczę, ciężko mi tutaj powiedzieć, ale... No. I tak trochę. W sensie myślę, że osoby z zewnątrz mogłyby to uznać za lirycyzm, ale u mnie to jest bardziej taki strumień rzeczywiście. Aha. Liryczny strumień. Ale wynikający z tego, co tam ci, że tak powiem, pięknie się odzywa w duszy, ale lub też odzywa brzydko. Się... Tak, ale nie pięknie, wiesz, brzydota jest, może być też piękne, pięknem. Więc tutaj nie musimy tego tak... wiesz, układać dokładnie jakby po linii melodycznej brzmienia tego sformułowania. Jak się do ciebie zwracać? Chcesz, żeby ci podać? Tak, żebyś mi powiedziała, jak do ciebie mówić, jak sobie chcesz, jak lubisz, żeby do ciebie mówić? Ja lubię ryfo. Ryfo, tak? Tak. Żeby do ciebie mówić ryfo. Tak. No, tak. To jest apostrofa w sensie. No właśnie, no, nazywam się Ryfa, a można mówić do mnie ryfo, ale jeżeli imię byś chciała poznać, to Anna. Masz na imię Anna. Mhm. Anna Ryfo. Tak. Anna Ryfo. Anno Ryfo. Anno Ryfo. No. Ryfo. Dobrze brzmi. A powiedz mi, skąd to się wzięło? Skąd to się w ogóle... Gdzie to się urodziło? Kiedy miałaś lat 2, 4, 8, 10, czy już 15? 8. 8. Ryfo 8. Ryfo 8. I ryfo się zaczęło od 8? Tak. Czy jeszcze nie wiedziało, że będzie ryfo? Bardzo nie chciało być ryfo, ale podwórko zadecydowało samo. A to jest jakiś skrót od nazwiska? Nie, bo to jest ksywka, wiesz, to jest ksywka od w ogóle sformułowania takiego jak kłopot, przypał, bardziej nowomową mówiąc. Czyli ryfa, czyli mieć ryfę. Jakiś tam przypał mieć jazdę, coś takiego. Tak, i mi się to przytrafiało, albo coś robiłam niemądrego. I po prostu tak zaczęto do mnie mówić. Ja oczywiście się wzbraniałam. Nie, proszę tak do mnie nie mówić. Aha. A później polubiłam.
No jasne, bo wiesz, to przynajmniej daje jakąś, od razu cię jakoś układa w świecie. Mhm. No, że nie, bo Ani jest wiele, prawda, na świecie, no, a Ania z przypałem, no, bardzo dobre. Tak jest, dzięki. Ania z przypałem robi postęp, mówiąc krótko, tak biorąc jest pod uwagę miejsce, w którym się znajdujemy, nie? Mhm. No popatrz, no to no, do postępu zatem. Słuchaj, jak miałeś te 8 lat, to co najpierw było? Czy najpierw było słowo, czy najpierw było, były dźwięki, były rytmy, były, wiesz, tonacje? Co tam ci się zadziało? Najpierw były dźwięki, które przychodziły do mnie z zewnątrz. Mhm. Później pojawiły się rytmy wewnątrz, ale te takie bardziej, bardziej pierwotne w nas, czyli właśnie taneczne. Aha. Bo jest takie przysłowie, jeżeli możesz chodzić, to możesz tańczyć. Tak jest. No a że gdzieś tam te rytmy zaabsorbowałam, no to z tego chodzenia się zrobił taniec. Przełożyło ci się to na ciało jakby, prawda? Tak, że ten, tak. Że ten drive muzyczny, jak gdyby, który gdzieś tam czułaś, słyszałaś w swojej głowie, przeniósł ci się na resztę organizmu, czyli między innymi też na nogi, ręce, no i w ogóle pupę i wszystkie organy, które są po drodze, nie? I głowę, nawet głowa. Tak, zapomniałam, że głowa istnieje jeszcze w tym wszystkim, ale bo na początku chciałam, żebyś stanęła na nogach. Ale dobra, rozumiem. I czy to się jakoś objawiło w taki sposób, tak, że zaczęłaś chodzić na jakieś zajęcia, czy wszystko robiłaś sama? Jak to się zdarzyło i gdzie to się zdarzyło? W jakim miejscu na świecie? To się zdarzyło w Warszawie, na Grochowie. I cóż, słuchałam muzyki, zawsze miałam chyba do niej jakiś pociąg, w szczególności właśnie do tej rytmicznej 4/4 muzyki. Mm-hmm. Chociaż dziadek też mnie zabierał do opery i do filharmonii i tam podobno byłam takim dzieckiem, które było tak wczute w muzykę, że aż wstyd. Wrażliwość wstyd? Ja trochę się tego wstydziłam, a to gdzieś się popłakałam w filharmonii. Super. Na dźwiękach zupełnie innych pewnie niż te, o których dzisiaj mogłybyśmy opowiadać dalej, nie? Tak, kompletnie innych. Bywaliśmy na jakichś koncertach chopinowskich, a to na jakichś interpretacjach Bacha, Mozarta, takich rzeczach. No i ja byłam zawsze taka wczuta, chociaż raz taka anegdota była, że jak to dziecko zapomniałam pójść do toalety przed wyjściem. Jasne. No i bijemy brawo w tej filharmonii. Ja tak brawo, brawo, ale szybciej. Na cały głos. Ale szybciej. I był, co było? Przypał był. Tak jest. Także tak. No i co? No i byłam wrażliwa na tę muzykę. Też czasami jak osoby starsze przychodziły do mnie do pokoju, jak ja słuchałam akurat Spice Girls. Pamiętam piosenki Viva Forever. To po prostu ja cała zapłakana, wczuta w ogóle, wiesz, właśnie całym organizmem. No i dlatego mówię, że wstyd, bo wiesz, jak to wejdzie starsza osoba, rodzic czy opiekun prawny. I zobaczy twoją prawdziwą twarz. Tak, albo jak wchodzi do pokoju, kiedy ty tańczysz. O. No po prostu jest takie małe żachnięcie się. No jest, bo wchodzą do naszego świata, nie? Wpieprzają się w jakiś sposób z tymi swoimi niekoniecznie wyczyszczonymi butami, w sensie... A to już nie ma czasu na ocenę. No wiem, ale tak sobie w tej chwili myślę, wiesz, że to są te buty niedoczyszczone w tym sensie, że jeszcze nie przygotowane na naszą wrażliwość. O tym sobie pomyślałam. Aha, i tak sobie chodziłeś, a chodziłeś potem do szkoły muzycznej, wysłano cię? Nie, absolutnie. Chodziłam na tańce. Aha. Na tańce, bo chodziłam na początku życia do prywatnej szkoły w ogóle, Didasco. Tak. I tam była pani Małgosia, która prowadziła taniec nowoczesny. O, to jest najważniejsze. Mieć jakąś panią Małgosię, czy pana Józka na początku swojej drogi, słuchaj, to jest baza w ogóle do wszystkiego. No i co? No i poszłam do tej pani Małgosi. Jakie to były tańce? Jakiego? Super. Co to, balet był? Czy... Właśnie enigmatyczna nazwa, taniec nowoczesny, wiesz. Można się spodziewać tak naprawdę wszystkiego. Tak jest. Ale co było fajne, to jest, że ja się wychowywałam w latach 90., więc około 95. powiedzmy zaczęłam chodzić tam, a to był taki boom, wiesz, 90'sowej muzyki, czy to takiej bardziej elektronicznej, czy to hip-hopowej. No i tańczyliśmy... Właśnie to? Właśnie to, czyli takie na
przykład, nie wiem, czy kojarzysz taki zespół Snap. Tak, w jakim kierunku to się kształtuje, i co? Taki New Jack Swingowy, taki właśnie trochę hip-hopowy, można powiedzieć hip-hopowo-telewizyjny, więc miałam ten przywilej względem rówieśników, że trafiłam na panią Małgosię, która po prostu kochała te 90s, że mieliśmy na przykład układ do Cher, Do You Believe in Love After Love. Mieliśmy układ do Snapa właśnie, Azumbae. I co? A i jeszcze była taka piosenka pierwsza, house'owa, elektroniczna, którą poznałam. Must be the reason why I'm king of my castle. Taka równa stopa. Równo. Tak. I co? I fajnie było u pani Małgosi. Właśnie od takich rzeczy zaczęłam. Nie od baletu, właśnie od disco. Chociaż spódniczka z krepiny była grana. Jasne, raz. To wszystko. Obowiązkowo, przecież jakaś księżniczka musiała na początku być. Nie, właśnie ją podeptać. Ja w ogóle nie byłam księżniczką, ja byłam po prostu dzieciakiem. W ogóle nie miałam wkręty, wiesz, różowej wkręty, jakby zero miałam różowej wkręty. Bardziej taką miałam po prostu kolorową, trampki, rolki, wiesz, 90s kid, tak jest. Jak to się mówi. I chodziłam na zajęcia, później to się rozwijało, zaczęłam chodzić na breakdance. W międzyczasie też uprawiałam inne sporty podwórkowe. No to jest konieczność wtedy sporty, jeżeli się breakdance robi, wymaga to jakiejś kondycji, za przeproszeniem, nie? Tak, za przeproszeniem. Za przeproszeniem, żeby się nie zabić od razu na samym wstępie. I widzisz, paradoksalnie stało się to, że jeżdżąc na skateboardzie i na rolkach sobie powykręcałam kostki, więc trochę to była taka moja wymówka, żeby zaprzestać breakdance'u. Tak. Ale wtedy spotkałam mojego kolegę Maćka, który mnie zabrał na tańce hip-hopowe, tylko że w górze. I już wtedy trafiłam do takich, można powiedzieć, prawdziwych hip-hopowych klimatów i do grupy. I mieliśmy formacje i jeździliśmy na zawody. I tam zaczęła się już jazda. A w międzyczasie zaczęłam pisać. Mi się wydaje, że tańczyć ciutkę wcześniej zaczęłam, a pisać później. Czyli najpierw ciało ci uruchomiło, rozumiem, muzyka, ciało ci uruchomiło, a potem do tego ciała i tej muzyki chciałaś dodać może jakiejś treści, jeszcze takiej zwerbalizowanej bardziej, tak? Tak, to znaczy to się stało też trochę przypadkiem, bo był taki, ja już nie pamiętam jaki to jest tytuł filmu, ale był taki film o dziewczynce, która ma małpkę i jest taką dziewczynką na gigancie, w sensie, że ona sobie uciekła, czy mieszka sama z tą małpką, kolażują przez świat, ta małpka tam podkrada różne rzeczy ludziom, żeby mogły przetrwać. Przeżyć, jasne. I ta dziewczynka ma pamiętnik. Wiem, ten film się nazywa Spy. I ta dziewczynka wszystko pisze w tym pamiętniku. Aha. I słuchaj, ja po prostu byłam zaczarowana tym, że ona wszystko pisze w tym pamiętniku, a że we mnie się działo dużo, dużo rzeczy, bo ta wrażliwość też taka duża i też życiowo się nawydarzało. To zaczęłam te pamiętniki, słuchaj. Piwnice można by znaleźć z tymi pamiętnikami. Więc siłą rzeczy po prostu słowa naturalnie gdzieś tam przyszły. A że to były właśnie lata 90, to u nas na podwórku się słuchało. Nagły Atak Spawacza, potem Hemp Gru, Evenement, Elo, takie hip-hopowe rzeczy. I co? I pisałyśmy z koleżanką Disa na chłopaków z boiska. I napisałam pierwszy mój tekst taki napisany na kartce, to Dis na moją mamę. Więc odpisała prozą. Odpisała ci? Tak. Tak, ale to w innym rytmie ci pisała zupełnie niż ty napisałaś. Tak. Więc tutaj nie była, że tak powiem, taka muzykalna na to, żeby pójść za tobą. Ja uważam, że to było muzykalne, co ona napisała, tylko nie skupiała się aż tak na rymach, bo moja mama z innej ery trochę była, więc inaczej to pocisnęła. Ale tak, moja mama bardzo, bardzo zwinną pisarką była i też śpiewała, kochała śpiewać, celebrowała muzykę każdą. Także ten rap... Jesteś jakby wyposażona jakby genetycznie, można powiedzieć, we wrażliwość. Kulturowo i genetycznie też, bo mój tata również jest muzykiem. Niemniej jednak nie tylko genetycznie, mi się wydaje, że kulturowo to też działa, bo to jest ta generacja dzieci kwiatów. Rodzice.
Tak, bo tak. Jeżeli ja jestem 8-9... 8-9, tak jest. No to oni są tam 60 któryś, nie? No, 70. 70. No tak. No to już tak dzieci kwiatów troszeczkę się chyba już schyłkowały w tym czasie, nie? Okej. Tak? No ale w każdym razie bardzo ta kultura była wszechobecna, szczególnie u nas w Polsce, która przecież było przesunięcie duże w naszej świadomości poznawczej, prawda? Mm-hmm, mamy Amerykę, która wtedy nie była jeszcze taką Ameryką, którą dzisiaj my mamy na bieżąco, tylko to była Ameryka z pewnym przesunięciem. Zgadza się. No. Mm-hmm. A ty to obserwowałaś? Ja to sobie poobserwowałam troszeczkę mocniej może, ale nie do tego stopnia, bo nie należy do tej generacji tak bezpośrednio, ale na pewno wiem, że to przesunięcie dla naszej świadomości w ogóle w twórczej, jeśli chodzi o muzykę, a jeśli chodzi o teatr, jeśli chodzi o te takie sztuki użyteczności również publicznej, niekoniecznie zaawansowanej, wiesz, artystycznie bezpośrednio. Mm-hmm. Rozumiesz? Czyli ci, którzy słuchają, oglądają i tak dalej, mieliśmy to takie przesunięcie. No, Polska była też trochę wtedy innym krajem, a może nawet trochę bardzo no innym. No właśnie, bo to było zanim, zanim się, byliśmy wolnym pokoleniem, no, tak? Zanim mury runęły, jak śpiewał jeden ze znanych ci skądinąd pewnie bardów, prawda? I to był też inny czas. Także fakt, że ty funkcjonowałaś w domu, no, w jakiś sposób okiełznanych muzyką, no ja na różnym poziomie i pewnie bardzo różnych rzeczy rodzice tam słuchali, więc ty chcąc, nie chcąc byłaś dotknięta w tym względzie, no to ta wrażliwość była jakby ruszona. I byli bardzo też zainteresowani, kibicowali ci w tym, co tam zaczęłaś robić z tym hip-hopem i ze swoimi tańcami i z tym breakdance'em i z tymi wszystkimi doznaniami. Byli jakby... Nie byli na nie. No właśnie, to jest najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby nacisk na tak, nie chodzi o nacisk na nie, tylko chodzi o to, na pewną otwartość na to, co się wydarzy z tego, co w tobie jest. To tak, taka była. Lub wyssaną z historycznym mlekiem, anarchią i wypiemieizmem, bo to też można by tak nazwać. Można by było. Jakby się chciało. Niemniej jednak tak, raczej wolność to hasło najważniejsze u mnie w domu. Tak, żeby po prostu wolność, ta tolerancja wobec siebie samego i wobec też innych i dawanie sobie przestrzeni. Oczywiście bez... jakby idei, żeby coś zniszczyć wokół. No, nie myślę również, nie myślę o sobie, ale wiesz, bo ta sprawa tolerancji to jest bardzo taka ciekawe zagadnienie, które dzisiaj się bardzo odmienia na wszystkie przypadki, prawda? Bądźmy tolerancyjni i tak dalej. Co to znaczy dla ciebie? Co to znaczy dla mnie? Tak, dla ciebie. Właśnie, bo wolność i tolerancja to są podobne elementy, ale nie zupełnie jednolite, nie? Dla mnie to są w ogóle zupełnie dwa różne zbiory, bo tolerancja zakłada już brak wolności. Słowo tolerancja w mojej głowie. No bo jeżeli musimy coś tolerować, to znaczy, że musimy się nauczyć mieć dla tego przestrzeń. A wolność jest przestrzenią po prostu. Aha, wolność jest dla ciebie taka bardziej bezwzględna, tak? Znaczy taka bardziej wszechogarniająca. A tolerancja jest takim elementem, który akceptuje ewentualnie coś, co niekoniecznie jest... Wpisane w jakiś status quo czy w kanon. Więc dla mnie to są dwa różne słowa. Oczywiście pewnie to dlatego, że mam jakąś negatywną konotację kulturową, że tolerujmy. Też politycznie to się też, prawda, gdzieś tam właśnie też zaczepia. Właśnie. Wolność kocham i rozumiem, prawda? Wolności oddać nie umiem. Tak. A o tolerancji... A napisałaś kiedyś coś wprost? O tolerancji, czy... wynikające z tolerancji?
Tak, mam taką piosenkę 120 stopni. No. I ona jest piosenką z cyklu Muzyka przeciwko rasizmowi. A to nie są bardziej songi, to co ty piszesz? Bo nie wiem. Nazywasz to piosenką, a no. Mnie się od razu wydaje, że jeżeli coś ma taką... Znaczy, to może być błędne oczywiście. Aha. Znaczy, ja, to mi się wydaje, no tak czuję, że wiesz, song jest takim elementem bardziej... powiedziałabym, ukierunkowującym wrażliwość tego słuchającego na to, co ty masz do powiedzenia, bo jest w tym jakaś, źle to zabrzmi, od razu ci mówię, misja, ale jakieś, jest jakiś rodzaj przekazu, jakiegoś przesłania. I to jest w songu, bo song ma pewną dramaturgię taką pełniejszą. Piosenka jest krótszą troszeczkę, takim bardziej, no powiedziałabym, delikatniejszym elementem, wiesz, twórczości. A to mi się bardziej skojarzyło, jak powiedziałaś, jak to się nazywa? Jeszcze raz tytuł tego? 120 stopni. 120 stopni. Czyli 1/3 koła. No widzisz, 120 stopni, 1/3 koła, wyobrażam już to sobie. I teraz, a mogłabyś słuchaj, taki zabieg. No. Powiedzieć, ale nie muzykalnie, rozumiesz? Nie rytmicznie, nie, wiesz, oparta o swoje takty, które masz w sobie. No. Powiedzieć fragment tego tekstu, jakbyś przekazywała tylko i wyłącznie werbalną strukturę myśli, która ci biegnie. Tak, wiesz, takie trochę czytanie ze zrozumieniem, czyli mówienie ze zrozumieniem. Wyobraź sobie, że zupełnie nie, znaczy, tak jest. Nie mam pojęcia o rytmie, o tym, tym flow muzycznym i tylko słowo wchodzi. Spróbuj. Czy ty jesteś, przepraszam, tak na marginesie, czy ty jesteś osobą, która się ima słowem, poezją, sztuką? Imam się. No, ewidentnie, przepraszam. Bardzo za się tę zaimałam. Słuchaj, jestem koszmarnie imająca się tej nieczystej formy przekazu emocjonalnego. Tak jest. Wspaniałe. Jesteś cudna. A wiem, że to nie jest takie pewnie bardzo trudne, żeby to, ale lubię się grzebać, że tak powiem, w czymś takim. Bo. Zajmuje mnie słowo, wiesz? Ono mnie zajmuje. I w muzyce również, i w songach, i w piosenkach. I czy to będzie piosenka aktorska, czy to będzie piosenka absolutnie popowa, czy to będzie tekst wynikający z rytmu, który ty, nazwijmy to, uprawiasz, brzydkie słowo, ale jesteś w nim, może bardziej jesteś w nim, niż to uprawiasz, tak bym chciała myśleć o tym, tak, powiedz, spróbuj mi to, spróbuj nam to powiedzieć, bo to jest rzadkie chyba. Jedno brązowe oko, drugie zielone, na pół, z kawałkiem tęczy w kolorze blue. W sercu rytm, w nogach w kurwę funku i nie pamiętam, co było dalej, ale idziemy tym tekstem dalej do tego, że nikt nie będzie nikomu mówił, czy skóra umie tańczyć, bo 120 stopni i 120 stopni i 120 stopni razem dają okrąg. Tak. A okrąg to zarówno jest pustka, bo jest zerem, a z drugiej strony jest potencjałem, bo w środku może wydarzyć się wszystko. I tyle. I z tym, no. Super to jest. Powiem ci, że znaczy super, jak to mówisz, dokładnie wyobrażam sobie jedno i drugie oko i finał i to, co po drodze. I finał tego okręgu teoretycznie wyzerowanego, jak się mówi mniej niż zero, teraz mi się przyszło mi to do głowy, to wcale nie musi znaczyć dokładnie to, co wydaje się, że znaczy. Wiesz, Ania, już w czym jest rzecz? Próbuję. Że
że wszystko to, co to będzie znaczyło, jest jakby w sposobie, w jaki ty jako mówiący to słowo, czy mówiąca to słowo, go napełnisz swoim tym specjalnym bardzo flow i tym, co masz w twarzy, kiedy to się wydala z ciebie za przeproszeniem. I tak, i tym, co masz w ciele, które ci się odpowiednio otwiera albo zamyka. I tym, co dzieje się w twoich dłoniach, które też mogą być w tym wszystkim złe słowo. Symboliczne, ale chodzi mi o to, że twoje ciało jakby też to zero określa. I to jest bardzo, wydaje się, że to strasznie takie jest opowiadane, ale jeśli te wszystkie elementy się zbierają absolutnie w snop tej informacji, którą ty masz do przekazania. Popatrz, na początku to jest informacja, ale ta informacja, to twoja głowa wymyśliła, przeprowadzane przez twoje jestestwo, twoją całą strukturę, twojego ciała, twoją barwę głosu, twoją dynamikę akcentowania. A propos akcentowania... No właśnie. To taki mały test ci zrobię, bezbolesny. Dobra. Bo on wymaga tylko i wyłącznie ciebie samej, nawet być może niekoniecznie wiedzy. Są dwa sposoby akcentowania, takie na pierwszy rzut oka, jakbyśmy je określali. Jedno to jest akcentowanie w słowach. Na razie o słowach mówimy, nie o muzyce. Poprawne. A drugie akcentowanie jest to akcentowanie logiczne. I powiedz, co ci przyszło do głowy, kiedy powiedziałam słowo akcentowanie poprawne. Co to jest? Co to jest akcentowanie poprawne? Tak. W słowach. W słowach. No ja poczułam, że to jest po prostu wypowiedzenie słów... wypowiedzenie słów tak, jak one w sylabach akcentują, czyli tak, jak się uczymy na języku polskim. Tak jest. Mówimy akcentowanie poprawne. Czyli... Chyba, bo ja każdy nie jestem w tym dobra. Bardzo dobrze mówisz. Ale ty super, że w ogóle dziękuję ci za tę lekcję. No, lecimy. Ale super, to nie wiem, czy to jest lekcja. To jest po prostu odkurzenie. Dla mnie tak. Odkurzenie, kochanie, tego, co ty doskonale wiesz, tylko nie używamy tego, nie diagnozujemy tego za każdym razem, bo to jest bez sensu. Ale czasem, jak się nad tym zastanowimy, to popatrz, co się dalej dzieje. Czyli mamy w języku polskim akcentowanie na przedostatnią, prawda, sylabę. No, to tak mamy. Oczywiście są wyjątki. W języku angielskim jest inaczej, w innym języku jest jeszcze inaczej. Po czesku jest na końcu, prawda, mówi się czasem, że czechizmy to są takie akcentowanie czechizmy. na ostatnią. I to w ogóle... Smażony syr. Tak. O! Słuchaj, a akcentowanie, popatrz, a teraz akcentowanie logiczne, no. To co ci się tutaj układa w mózgu? To nie wiem, mam od razu jakaś taka przekora mi się włącza. Dobra. I jakieś takie pytanie, a jaką logikę mamy? No ja, a jaką możesz mieć? No bardzo różną. Mogę mieć logikę, w sensie uporządkowanie tych słów względem rytmu, czyli względem rozłożenia... sylab w bicie. Akcentów muzycznych, tak jest. Akcentów muzycznych, a tak teraz jest. Odejdźmy na chwileczkę od akcentowania muzycznego. Tylko poczekaj, bo zaraz do tego, bo to jest następny etap. To już jest pewna filozofia, to jest pewna inwencja twórcza, etc. No. Ale jeszcze raz, akcentowanie logiczne. Wyobraź sobie, że masz zdanie. No i akcentowanie logiczne. A, dobra, dziękuję za ale podpowiedź. Ale bardzo proszę, pani uczennico. Dziękuję. No dawaj. Pani Belferko. Belferko? Ja pierniczę, dzięki. No to dobra. Z wdzięcznością, naprawdę. Wiedziałam, że miłość jest tylko. Dobra. Akcentowanie logiczne polega na tym, że w zdaniu, kiedy wypowiadamy całe zdanie, chcemy
zwrócić uwagę na dany aspekt. Możemy też zwrócić uwagę na przykład na to, czy to jest zdanie przeciwstawne, bo mogę powiedzieć, że kocham szpinak, ale tylko ugotowany. O. Na przykład. I wtedy akcent, daję tym słowom jakąś emfazę, daję im akcent, pauzę. Może to No, słuchaj, wszystko powiedziałaś bardzo idealnie, szczególnie w pierwszej dopiłki nie zaczęli bardzo kombinować, ale nie, że spieprzyłaś wszystko, co powiedziałaś wcześniej. Nie. Nie, ty nie spieprzyłaś, jest wszystko w porządku. Kochanie, i to od czego kogo... od czego to zależy? Jak akcentujesz? Logicznie. Być może właśnie od tego strumienia. Który... A strumień przepływa przez kogo? Przez człowieka. A człowiek nazywa się w twoim wypadku jak? Anna. W związku z tym to zależy tylko od ciebie. Mm-hmm. Rozumiesz? I to jest podstawowa jakby historia. Mm-hmm. Bo ty nadajesz sens. Mm-hmm. Intencja jakaś. Tak. Mm-hmm. Można powiedzieć... Popatrz, masz dwa słowa. Mm-hmm. Powiem pięknie, literacko będzie, ja pierdolę. Jesteś piękna, mamy taki zestrój. Mm-hmm. I teraz piękna. Mogę powiedzieć, jesteś piękna. A można powiedzieć, jesteś piękna. Tutaj było najważniejsze to, że ty jesteś w ogóle. Tak. Elementem dodanym jaka, a w momencie, w którym mówimy, że fakt, że jesteś, ale jesteś wyjątkowo, prawda, taka. Tak. No oczywiście bardzo upraszczam. Mm-hmm, i tutaj to akcentowanie ma takie znaczenie. I ono zawsze zależy od podmiotu, za przeproszeniem, czyli od tego ja. To ty nadajesz. U ciebie może być ważne to, że to się nie spodobało. Mm-hmm. Prawda? Mm-hmm. No niestety to się... Niestety to się nie spodobało, prawda? Mm-hmm. A niestety to się nie spodobało, ja pierdolę. Mm-hmm. Rozumiesz? Masz... to jest ta intencja. I teraz w muzyce, oczywiście teraz możemy poddać to jurysdykcji rytmu, ale być może ważniejsze jest to, że przyciśniemy na przykład, zrobimy większą dynamikę temu słowu, prawda? Mm-hmm. Dążę do tego, żeby, jeśli można powiedzieć, w jakimkolwiek dążeniu. Niczego nie dążę, ponieważ to jest nasza luźna rozmowa, ale tak zawsze bardzo chcę, że jeżeli w ogóle padają słowa w piosence, czy jeżeli muzyka jest uzupełniona albo odwrotnie, prawda, że się zdarzyło to inaczej, to żeby dokładnie rozumieć, co się ma do przekazania. Bo jeżeli nie, to przecież możemy się posługiwać onomatopeją. Dokładnie tak. Wszystko możemy zrobić. Prawda? Albo z katem, prawda? Z katem, dokładnie. Teraz już się to mniej się tego, ale tym beatboxem, tak? O, pani kochana. Kochana. Możemy zrobić różne rzeczy. I to też będzie słowo, ale przetworzone. No. Natomiast w momencie, w którym używamy tego słowa, to bardzo chcę wiedzieć, dlaczego go używasz. Nie ty konkretnie, tylko ty człowieku w ogóle. Tak, samo jest w ogóle z mówieniem. Uważam, że to jest super, jeśli robi się to w jakiś sposób świadomie. A jak ty to robisz u siebie? Piszesz najpierw, a potem się rytmizujesz, że tak powiem, i linię melodyczną. Czy dzieje się to równocześnie, czy dzieje się to jeszcze odwrotnie, że najpierw przychodzi ci bit, jakaś niezgoda w ciele rytmu i dokładasz do tego, czy masz coś do powiedzenia, co się wdala w kosmos? I teraz do tego oczywiście idzie słowo. Jak to jest? No właśnie niesamowite, bo cały czas jak opowiadałaś o akcentach i o tej intencji, myślałam sobie, że to jest cudowne, że rozmawiamy, bo właśnie ja nie jestem osobą, która się skupia
akcentowo na słowie. Bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, buduje całą atmosferę. Czyli na przykład jest jakaś muzyka i tak jak kiedyś w pokoju słuchając Spice Girls, słucham sobie powiedzmy bitu, jakiegoś podkładu muzycznego i on mi daje jakąś atmosferę, jakiś humor. Jakiś stan. I ja z tego stanu wyciągam po prostu zbitki słowno-rytmiczne, które mi pasują. Natomiast ważniejszy dla mnie jest zawsze flow, to pewnie przez ten taniec, że ważniejsze jest dla mnie, żeby sobie ułożyć i żeby to zaśpiewać z jakąś barwą właśnie, z jakąś melodią. I długo mi zajmuje, zanim to nazwę w sobie. Czyli zanim znajdę to słowo. A zaimprowizujmy. No dobra. Zobacz, wrzuć to twoje nabicie takie, wiesz, muzyczne i spróbuj coś. Ja zobaczę sobie, jak ja się czy się zestroję. Pokaż mi coś. I co, mam wjeżdżać? Tak, wjeżdżaj. Ze słowem. Czy dziś mój najlepszy dzień? Nie wiem, czy to będzie dzień. Nie wiem, czy ułożę go tak, jak chciałabym, żeby miał flow. Taki, jaki chciałabym, żeby miał flow. Czy wezmę dzień ten w swoją garść? Czy powiem mu tak? Czy będzie dzisiaj rap? Czy to będzie poezja? Nie wiadomo. Nie wiadomo. O czym? A pogadasz? No właśnie. No. Parawanem. A jeśli nie chcesz go, to rozwal go. Już. Zróbmy to. Zróbmy to. Bijmy sobie tak na czarno. A może za chwilę zwalimy go i ty. Bo mamy już go dość. Bo mamy już go dość. Chciałabym poznać tą osobę za nim. Zrób to, zrób to. Podnieś go, przesuń go do ściany żółtej. Zrób to, zrób to. No dobra, w sumie mam na to flow. Czy robimy to? Róbmy to. Dobra. Czekaj, przesuwamy to. Czekaj, wlazłyśmy trochę na kamerę, ale to nie jest o tym. Nie jest o tym. Yes! Cześć, kochani! Wspaniale cię poznać! O, jak mi miło, jak mi miło! Jak mi miło! Na imię? Mam na imię Ewa i bardzo się cieszę! Cześć, chodź, kochani! Słuchaj, zrobimy tylko tak, żeby... Czekaj. Tak. Jezus, patrzę, czy rozwaliłam studio? Nie, ale to nie będzie mój pierwszy raz. Jest dobra, okay. Dobra, jest okej. Okay. Kamery są tu. Dobra. No widzisz, no, ale rozmowa. Dzięki za powitanie. No jak było? No fajnie. Tak, dobrze się poczułaś? Tak. Ale czy poczułaś się wolna? Nie skrępowałam cię? We freestylu? No. W tej improwizacji? Tak? Wolna, tak. Wręcz myślałam, że trochę za dużo mnie jest. Nie, no, nie. Taki wewnętrzny odlot. Wiesz co, a teraz teraz zastanawiam, jak ty to potem zapisujesz? Bo popatrz, jesteś w jakimś tam stanie, prawda? No. I jesteś w jakimś tam... masz ten rodzaj tego ruszenia swoistego w ciele, ale to może być ruszenie, które może cię cofać, na przykład, ale może cię
I to zależy od tego, w jakim stanie się w ogóle znajdujesz danego dnia, w danym momencie. Patrzysz na czarną ścianę na przykład i ta czarna ściana zaczyna na ciebie jechać. I mówisz, Jezu, odejdź, 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 odejdź na przykład. Ale może być tak, co za nią, co za nią, co za nią. I dokładnie, ciało ci idzie w inną stronę. I teraz tak, okej, jak ja tak sobie improwizuję po amatorsku, za przeproszeniem, kompletnie po amatorsku, to trwa chwilę. Tylko jakbym miała to zapisać? Ja musiałabym włączyć sobie telefon, rozumiesz? Żeby to zostało zadane, zapisane to zostało. Jak wy to potem zapisujecie? Bo przecież nie tylko w głowach, żeby to się dało powtórzyć. No właśnie dlatego ja wchodzę w coś takiego, że powtarzam. Powtarzasz. Czy to będzie dzień? Czy on będzie mój? I czekam, wiesz, czasami na następną strofę, czy na następną linijkę, żeby sobie to powtórzyć. A dobra, ale jeżeli na czyli kula, śniegula. Rozumiem, kula, śniegula, okej. Okay. Ale na przykład jest coś takiego, co cię poruszyło. Co cię jakoś zdewastowało. Zobaczyłaś coś, usłyszałaś coś. Nie wiem, teraz jest tyle rzeczy, które są bardzo deprecjonujące człowieka, które prowadzą nas w jakiś moment takiej niewiadomej, co się zdarzy za chwilę. Jest to ten stan nawet jakiegoś przygnębienia, czy coś warto, czy nie warto. I teraz, jeżeli myślisz sobie na przykład o czymś takim, myślisz, to myślisz na razie, twoja wyobraźnia jest poniekąd w słowach. Myślisz sobie, kurwa, nie mam jest we mnie niezgoda na to, żeby była ta wojna, na przykład. Żeby nie było perspektywy, żeby ludzie nie potrafili się ze sobą dogadać, że w rezultacie grają do jednej bramki, czyli do bramki pod tytułem człowieczeństwo. No nie wiem, w tej chwili mówię życie. Takie życie, życie, znaczy istnienie, bez względu na to, czy z dużą ilością kasy, czy z małą ilością, ale po prostu życie. I nie chodzi o egzystencję tylko i wyłącznie taką pierwotną, ale posiadanie szczęścia z tego powodu, że w ogóle jesteśmy. Na przykład. Tak. I teraz jesteśmy tak daleko. Tak. I jak myślisz sobie o czymś takim, to myślą ci się te słowa, które byś chciała, nie wiem, powiedzieć komuś. Nie róbmy tego, albo zatrzymajmy się, albo tak, dlaczego sobie to razem robicie? To przecież ten beat przyjdzie, tak, ale ta opowieść, czyli to przesłanie, bo mówisz to, nie, tak mi się wydaje, że samym bitem nie przełożysz tego, oczywiście podbijesz sens, podbijesz niezgodę, podbijesz wkurw, podbijesz. Tak. To jest właśnie totalnie podbijesz, tak. Ale musisz podbić coś. Mówisz, nigdy. Nie. Tak. Nie ma zgody. Tak. Wściekłość. Jest. Wściekłe słowo. Ale wreszcie mówisz wolność. I nie mówisz wolność, prawda? Bo to nie jest to samo, prawda? Oczywiście można powiedzieć. Można, że walczysz, że chcesz być, że ma być, prawda? Że masz. I teraz znalezienie tego punktu pewnej równowagi, bo to jest podwójna twórczość, prawda, to co wyprawiasz. Samego tylko improwizowania, czyli słowa jakiekolwiek, żeby one się tylko mieściły w muzyce, zawsze wydają mi się to za mało. Tak, tak, rozumiem. Wiesz, ja bym zaśpiewała, w dawnych czasach się śpiewało, to za mało, za mało, za mało, twoje słowa kaleczą i kłamią, była taka piosenka 100 lat temu, nie wiem, lata 70., 80., nie pamiętam, ja długo żyję, więc już strasznie dużo różnych rzeczy wiem, ale dzięki temu na przykład, że długo żyję, to mogę sobie powiedzieć, co mi się podobało tam, a co podoba mi się tu, tak. Albo co mi się nie podoba tu, bo podobało mi się tam. Więc myślę, że ten rozkrok nie jest wcale zły i każdemu życzę, żeby mógł mieć rozkrok, bo wiesz, być tylko z jednej strony, o, pięknie to jest za mało, nie? Tak. Oczywiście można,
być tu i teraz i tylko, i przed nami nic, a po nas choćby potop. Można, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy uprawiają sztukę, uprawiają ją też po coś, nie tylko dla... Może tylko, kurde, może nie jestem tolerancyjna. A może no, wolność będzie mała, nie? Że wiesz, że tylko coś dzieje się tu i teraz i koniec. To jeżeli jest się twórcą, to chciałoby się, żeby to coś jakby no miało to echo w sobie. Ja nie mówię, że dzwon Zygmunta, rozumiesz, i Wawel od razu, rozumiesz? Ale ten taki to echo. Echo naszego istnienia, echo naszej zgody, echo naszej niezgody. Dlaczego jesteś dzisiaj taka? Jesteś elementem tego wszechświata, prawda? Jesteś też elementem zrobionym troszkę przez rodziców, nie w sensie fizjologicznym, tylko poprzez też słuchanie muzyki, te filharmonie, rozumiesz? I to grzeczne usiądnięcie, za przeproszeniem. Grałaś kiedyś na jakimś instrumencie? Tak. Na jakim? Na pianinie. Na pianinie i grałaś. Troszkę na gitarze. Ale to byłaś w szkole, czy nie? Na zajęciach. Sama grałaś, tylko na zajęciach, tak? I jesteś bardziej taka humanistka, jakby tak w szkole bardziej niż matematyczno-fizyczno? Właśnie tak, ale jeżeli chodzi o twórczość i o muzykę, to jestem bardzo matematyczna też. Tak? Ale to jest niechcący. No wiesz. Bo nie umiem liczyć, całki nie wyciągnę. O, ja tak samo, już nie żadne nie wyciągnę. Całki nawet nie chcę jej wyciągać. Tak. Niech ona sobie, kurna, tam leży. Ja pierniczę. Pozamiatamy ją, ja jestem po klasie matematyczno-fizycznej, ale to nic nie znaczy. Poza tym, że dobra klasa była. Absolutnie. Rozkrok tak, totalitarny i jeszcze bardzo chętnie okazywałam to, że to w ogóle mnie nie interesuje. Ale to nie jest sztuka o mnie. Natomiast jest coś, że mówi się, że muzyka no jest jednak... matematyczna. No właśnie. Jakby. Właśnie, bo mamy tę policzalność. To no bardzo matematycznie. Natomiast ogólnie jestem raczej humanistką, ale poszłabym tutaj w stronę takiego Aspergera. Że Aspergera, ja jestem Aspergerem tak. Mantrycznie. Tak, bardzo mantrycznie. Ale rozumiem, a czytasz sporo? Teraz nie. Kiedyś czytałam więcej. A czytałaś poezję, jak byłaś dziewczynką? Nie. Nigdy nie czytałaś poezji? Wiesz dlaczego? No? Byłam bardzo oburzona tym, że nie że wszystko, co chciałam na lekcjach języka polskiego powiedzieć, było nie. Że ja źle interpretuję. A nie ma złych interpretacji. Ale no i właśnie widzisz. I mi się to stało i ja byłam taka, to jeżeli ja nie mogę interpretować po mojemu, to ja nie będę tego czytać. Po prostu nie. Aha, więc... czyli rodzaj takiego zamknięcia nastąpił przez czy pedagoga, czy kogoś prowadzącego zajęcia. Nie rozumiem, ale no... jakoś taka ta relacja się nie zbudowała. Nie wytworzyła. Aczkolwiek moja mama pisała poezję, więc gdzieś tam to czytałam. Zdarzało mi się jakieś tomiki czytać, ale bardziej za młodu byłam w takich książkach magiczno, Saint-Exupéry, albo Justin Gardner, Przepowiednia Jokera. Dużo takich... filozoficzno-eterycznych książek, tak. Więc tam się zdarzały wiersze, wierszyki, ale nie mówimy o poezji takiej, o jakiej ty mówisz. Ja tak sobie pomyślałam, że bardzo by do ciebie to paradoksalnie pasowała poezja paradoksalnie. No dobra. To jest moje uczucie. No pewnie. Szymborskiej. Tak, Szymborską czytałam. To jest, tak wydaje mi się, że ta dosłowna niedosłowność, jak ona mówi, że nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. To popatrz, tylko w tej jednej frazie jest tyle rzeczy, które są tym istnieniem w doczesności niesprawdzalnym. To jest trochę tak, jak ja lubię taką myśl, że życie nie jest próbą. Życie jest ostatecznością na każdym poziomie swojego zaistnienia.
w teatrze możemy próbować, czy usiądziemy tak, czy usiądziemy, a może jednak będzie wygodniej, kiedy będziemy siedziały tak. Jak dojdziemy do premiery, to już mamy ustalone, że jednak najlepiej będzie, jak będę siedziała tak. No właśnie. I już nie próbujemy. W życiu, jak usiądziesz w tym momencie tak, to już to minęło i tak dalej, i dokładnie. Tak dalej. I to jest hip-hop. I to jest hip-hop. Tak właśnie pomyślałam, że to, to może i to może bardzo łączyć oczywiście ludzi wrażliwych z jakąś otwartością na drugiego człowieka, bo najważniejsza jest, wolność jest bardzo ważna, wolność, ale też otwartość. Jeżeli nawet mam w sobie, człowieku, masz w sobie jakieś zapotrzebowania na coś, to są twoje zapotrzebowania. I okej, one są. Ale jestem też otwarta na twoje. One nie muszą się nie zgadzać z moimi. Nie muszą być w żadnej opozycji. Nie muszą. W ogóle nie muszą być w relacji. Nie muszą być w relacji. Ja chcę być teraz z tobą i chcę być z twoimi potrzebami. I umiejętność żonglowania tymi elementami może dopiero dawać dobry, serdeczny przekaz wobec drugiego człowieka. Lubisz w ogóle ludzi? Tak generalnie takie ogólne pytanie. Czasem tak, czasem nie. Czasem tak, czasem nie. Ale masz gotowość do poznawania na przykład ludzi? Myślę, że tak. W sensie uważam, że jestem tak uwarunkowana, że tak. Niemniej jednak ciągle pracuję nad tym, żeby pozbyć się siebie czasami. Właśnie. A czemu? Siebie. Bo to jest bardzo trudna eliminacja. Podmiot liryczny za dużo przez siebie przepuszcza, za dużo czuje, już się tak przyzwyczaja, że wszystko jest odniesione do mnie. Jakby. To jest naturalne, ponieważ ty jesteś jedyna w swoim rodzaju. Drugiej takiej nigdy nie było, nigdy nie będzie. I to nie jest sprawa ocenna, jaka jesteś. Tylko chodzi o samą istotę, że jesteś. To już jest piekielnie dużo. I z tym jesteś, jesteś w różnych odsłonach. Jesteś za parawanem i jesteś przed parawanem. Jak ci było wygodniej ze mną rozmawiać? Jak ci było przyjemniej? A może nie było, może nie musi to być jakaś różnica. Nie, właśnie, jak ci było? Właśnie po prostu inaczej. Inaczej. Bo jednak wizualnie, jak się widzimy i gestykulujemy. Tak, i też widzimy swoje oczy. Widzimy, tak, i jesteśmy widziane. Tak, ja mniej na to zwracam uwagę, przepraszam bardzo państwa. No właśnie, a właśnie widzisz, a ja trochę można powiedzieć, że bardziej się komfortowo czułam tam. Aha. Bo wiedziałam, że ty mnie nie widzisz. Aha, ale kamera cię widziała. A to nie myślałaś o niej. Dobra. Aha, czyli jak gdyby... Myślałam o nas bardziej. Tak, o nas. To super. To, o to w ogóle chodzi. Ale nie odczuwam, ja nie odczuwam żadnego bloku. Ja nie odczuwam tego parawana. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Ponieważ ja nie chcę tego. Ja tego nie chcę. Ja to izoluję. W ogóle taka jest, jeżeli ktoś ma taką umiejętność, żeby działo się trochę tak, jak chcesz, co wcale nie znaczy, że tak jest. Właśnie. Co wcale nie znaczy, że tak jest. Nie, nie. To jest tak, rozumiesz, jak przyjmujesz taką jakby postawę wobec świata, że świat cię akceptuje. Daje ci znak plus. To wtedy, jeżeli to jest mocne, to wtedy nie ma to znaczenia. Czy tak jest naprawdę, że on mnie akceptuje. Tak, bo twoje podejście jest po prostu... To jest najważniejsze. Twój filtr. Wiesz, żeby występować przed ludźmi, musimy zacząć, powinniśmy naprawdę zacząć... Najważniejsza jesteś ty, najważniejsza jestem ja w tym momencie. Tak sobie myślę, to brzmi bałwochwalczo, nie? Tak szalenie. Brzmi że jestem taki, nie do wzięcia. Nie do wzięcia, prawda? Że to jest rodzaj jakiegoś narcyzmu. Nawet tego nie oceniam, nawet tylko tego, po prostu w praktyce, jak myślę, wystąpić przed ludźmi, to ja myślę to. Tak. Oddać. Prawda? Oddać, widzisz? A nie być. Tak. Daj oddać, ale musisz
mieć zaufanie do tego, że to, co masz do dania, jest, jest wartościowe, że jest wartościowe, mm-hmm. bo to jest twoje, mm-hmm. że to jest uczciwe, że to jest nieskazitelne z punktu widzenia twojej intencji, tak. bez względu na to, jak zostanie odebrane. Tak. Zakładam, że mnie lubisz. Mm-hmm. Zakładam, że chcesz mnie posłuchać. Mm-hmm. I to jest dla mnie najważniejsze, mm-hmm. że posłuchasz mnie, ale musisz w środku, mm-hmm. czy powinnaś, mm-hmm. czy będzie dla twojego komfortu jakby lepsze i będziesz wtedy jakby swobodniejsza, mm-hmm. jeżeli masz tę wiarę naiwną, może tę wiarę taką dziecięcą, że tak, mm-hmm. tak, daję to, co mam najlepszego w sobie, z pełną dobrą tak, intencją. Taką czystą intencją. No, to jest trudne. To jest bardzo trudne. Nawet, widzisz, nie zawsze daje się przekaz jest sympatyczny. Nie zawsze absolutnie. Przekaz musi być jakoś lukratywny, mm-hmm. Przyjazny. Mm-hmm. Ale wbrew pozorom nawet ten nielukratywny i ten, który wydaje się nieprzyjazny, który jest agresywny, on jest po to, żeby wywołać w słuchaczu, w widzu, w interlokutorze reakcję, odreagowanie. Nawet po to sprowokowanie, żeby powiedzieć, nie chcę tak. Tak, oczywiście. Bo to jest sztuka. Prawda? Oczywiście. Bardzo mi się podobało, jak mówiłaś swój tekst. Powiedz jeszcze coś. Jeszcze coś? Tak. Tak jak już się widzimy, żebyś powiedziała to tak do mnie, jakbyś coś. Mówiła. Dobra. Mówię z swoich tekstów, które Dobra. Śpiewasz. Nazwijmy to. Dobra. I tak mów do mnie, jakbyś normalnie mówiła normalnie do mnie tymi mówić, słowami. Nie rytmizuj. Nie rytmizuj. Nie rytmizuj. Leżę w bezładzie, jak Aha, poczekaj. Zrzucony stanik. I teraz sobie odmyśl sobie to, co myślałaś, kiedy to pisałaś. Okej. Okay. Żebyś zobaczyła ten obrazek. Leżę w bezładzie. Tak. Jak zrzucony... Jakbyś jak zrzucony jebnęła, stanik. Tak, stanikiem, tak. prawda? I albo jest... jakbyśmy wczoraj jebnęli. Tak, razem. Albo jakbyśmy wczoraj jebnęli razem. Ale jak rzucony... Ale on leży jak... Tak, jak rzucony, taki... jak nie, już niepotrzebny, pokiereszowany, krzywy. Tak. Jeden cycek jest tu, drugi cycek jest Pierzbiny tu. Pierzbina się rozpierniczyły, rozumiesz? Falbanki tutaj były, ale już są stare, podarte, bo źle były prane. Rozumiem? I ja widzę ten obrazek. Zobaczę. Widzę, że to jest degrengolada. Okej, okay. Dalej. Mój spirit, tak? Body mają kola tak? na zdalnym. Nie wiem, jak to powiedzieć tak, bez rytmu. Dobrze. Mój spirit, moje body mają kolana zdalne. Mój spirit, tak. Po pierwsze, moje ciało, moje body mają łączenie, tak? Tak. Kola. Mają połączenie, mają kola. Mają kola na zdalnym. Na zdalnym. No właśnie, i widzisz, i dla na mnie... Na zdalnym, jakby są jakby odłączone. Tak, plus prawda? Dla mnie jakby w tym wersie, jak go pisałam, nie wiem, tak, czy mogę do tego wracać. Wracaj. Patrz, że specjalnie użyłam tu anglicyzmów, tak. że mam spirit i body mają kola, Aha. Bo to jest taka nowomowa tak. właśnie, że trochę postpandemiczna nowomowa, kiedy trochę się coachujemy w internecie tak. i czytamy o spirytualnym tak. przebudzeniu new age'owym, a z drugiej strony mamy te kole na zdalnym i że to jest właśnie takie puste. Tak, że to jest wszystko takie, takie powierzchowne, takie właściwie nie ma znaczenia. No. Tutaj jestem rozpierniczona kompletnie, prawda? I ten stanik, i te majtki, i te jakieś stare skarpetki, tak. nie, trochę nieświeże, nie wiem, śmierdzące, gdzieś leżały długo, wiesz, i już czuję ten zapach w tym pokoju. I jestem generalnie w dupie. Tak, tak. I co dalej? Jaka jest, co z tego wynika? Z tego, że leżę... Tak, że jesteś w takim stanie. Ogólnie w tym chodzi o tak, to, że... Tak, ale powiedz tym tekstem dalej. A, dobra. Powiedz. Leżę w bezładzie jak zrzucony stanik. Tak. Mój spirit i body mają kola na zdalnym. Queen's Gambit, tak. to jest ten serial. Tak. Gry w szachy. Tak. Szachmat rozgrywek tak. emocjonalnych. Tak. Jest, znowu czyli mamy... był burdel, były rozgrywki tak, emocjonalne, tak. świat nami szarpał. Tak. Nie wiadomo, w jakim miejscu się znajdujemy, generalnie tak. jesteśmy rozjechani. Jesteśmy wykończeni, tak, rozjechani. A wciąż musimy
w trybiku mieć kola. Tak. Mhm. Puenta. Mhm. To jest puentą. Czyli iść do końca? Tak, chciałabym usłyszeć puentę tego. Do czego to prowadzi? Popatrz. Marnuję czas. Tak. Dmucham na wiatr. Tak. Nie modlę się. Blefuję do łez, że napadam na deszcz. Popatrz, rytmizujesz już. Wiem. Nie umiem. Umiesz. Nie umiem, nie. Dobra, ale pochcę umiesz, próbować. Umiesz, spróbuj. Spróbuj mówić to do mnie, jakbyś mówiła ze zrozumieniem. Mhm. Zrozum. Mhm. Zrozum. Mhm. Zacznij. Marnuję czas. Marnujesz czas. Dmucham na ten wiatr. Dmucham na wiatr. Musisz to wyobrażać sobie, każdą jak gdyby tę czynność, ten stan. Jak sobie będziesz wyobrażała, to nie będziesz szła w muzyczność. Zobaczysz. Okay, ale na chwilę tylko, żebyś sobie uświadomiła. Dmuchasz na wiatr. Wyobrażasz sobie, dmuchasz, nie da się wiatru przedmuchać. Dmucham, a on napiernicza na ciebie z powrotem. Tak. No powiedz teraz zwyczajnie. Dmucham na wiatr. Tak. I w ogóle się nie modlę. Właśnie. W ogóle. Nie modlę tak. się. Nie jestem bezmiar. Blefuję do łez, że napadam na deszcz. Tak. I jakoś nie. Popatrz. Napadam, wyobraź sobie, tak, że napadam, rzucasz się, tak. że napadasz na deszcz. Mhm. I jakoś nie. I jakoś nie. Mhm. I jakoś nie. Mhm. Tutaj musisz już zejść do kropki. Tak. Muzycznie. I jakoś nie. A ty, i jakoś nie. I jakoś nie. I jakoś nie. Tak. Czyli sens jest tak? taką antykadencją. Mhm. Sens jest taki i nic mi z tego nie wychodzi. Tak. Próbuję robić tych wszystkich rzeczy. W tym całym burdelu nie mieszczę się. Tak. Chodzi mi o to, że każdy z takich tekstów, z takiej myśli musi powodować wyobraźni słuchacza, powinien, żeby go wsadzić w ten stan, który miałaś, kiedy to napisałaś. I w jakiejś sprawie to się zdarzyło. Tutaj nie tylko chodziło o to, żeby to się rytmicznie mówiło i żeby to się nadawało temu rytmowi. Oczywiście, to potem będzie takie. Będzie takie. Ale jak ty wiesz dobrze, co, to się przebije. To jest tak samo jak w wierszu, że powinno się w wierszu... Treści są zawarte w linijce, w wersie. No. Popatrz. Nic dwa razy się nie zdarza. To już może być koniec. Okej. Prawda? I dlatego z tej przyczyny jest przerzutka. Zrodziliśmy się bez wprawy. To może być koniec. Zrodziliśmy się bez treningu. Mało tego. I pomrzemy bez rutyny. A wiesz, można to powiedzieć w prozie. Nie będzie czytelne. W piosence poukładasz to. A to jest tak samo jak z Litwą ojczyzną moją, za przeproszeniem. Naprawdę. Z kim czym? Dokładnie. Masz Litwo ojczyzno moja. Koniec. Ty jesteś jak zdrowie. Koniec. No nie bywałe, nie wiedziałam tego. Ile cię cenić trzeba, przerzutka? Ten tak. tylko się dowie, kto to. Się dowie. Tak, kto cię stracił. Tak. I już masz, i popatrz, i mamy tekst, który wszyscy, większość z nas tam liznęła, prawda? I jeszcze, wiesz, ta szkoła, nie na dzisiejszym spotkaniu, bo już zdaje się, że gadamy za długo, teraz będą krzyczeć na nas. Ale to jest w ogóle mówienie ze zrozumieniem, śpiewanie ze zrozumieniem. Właśnie ja też myślę, że twoje utwory najprawdopodobniej poczytaj sobie, co to jest song i zobaczysz, że one mogą mieć taki kwalitet właśnie songu, pewnej całej opowieści, dramaturgii i emocjonalnej, ale też poznawczej. Popatrz, ja już widzę ten twój burdel, który sobie zrobiłaś. Te staniki i te inne części garderoby są porozrzucane i nie masz komunikacji ze światem. Tutaj jest wszystko. Tutaj masz nieporządek. Świat cię nie chce, nie akceptuje, nie słucha i ty tego świata również. W związku z tym nigdzie nie masz żadnego punktu zaczepienia. Jesteś w sumie piekielnie nieszczęśliwa. Tak naprawdę. O tym ta piosenka. I to chodzi o to, żeby stworzyć w słuchaczu ten stan. Za pomocą właśnie akcentowania. Takiego ułożenia tego obrazka, żeby ten obraz, to jest tak jak z malarstwem. Prawda? Kompozycja. Z tą kompozycją.
Tylko wiesz, tutaj jest inaczej, bo tutaj masz coś na ścianie, zostawiasz, czy tam na blejtramie i tak dalej, a tutaj jesteś krwią wyposażona. Prawda? Dynamikę w ekspresję własnego ciała wyposażona. I twoje, to twoje człowieczeństwo nie jest przeniesione na żaden, nawet na, nie na instrument, bo sama jesteś w tym momencie instrumentem, na którym się po prostu pogrywa. I ważne jest to, żebyś nie tylko była w tym balansie i żeby twoje, oczywiście, nogi, twoje ciało, ta baza taneczna, bo ja rozumiem, no ty jesteś fizjologiczna, że tak powiem, tym wszystkim, nie? I tak dalej, ale żeby jeszcze to było z tym przekazem, że nie ma, że nie zgadzasz się z tym. Był taki stan, jest taki stan, bywa taki stan, ale z niego można albo uciec, albo mówisz, nie mam ucieczki. Bo nie wiem, co tam, co poczułaś, żeby napisać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ja jako odbieracz, że tak powiem, sztuk wszelkich, bardzo chcę wiedzieć, Uważaj! No. Do czego prowokujesz? I to nie znaczy, że dokładnie wykonam to, czego ty ode mnie oczekiwałaś, ale ty sprowokujesz moje ciąg dalszy, inne moje myśli. Inny, że tak powiem, promień się uruchomi, ten wektor wewnętrzny się uruchamia. I to jest fajne. I dlatego możemy sobie po prostu pogadać. No, zdaje się, że głównie gadałam teraz ja. To było straszne. Bardzo dziękuję, to było wspaniałe. Dla mnie to jest ogromna nauka. Dziękuję. I dziękuję za twoją ekspertyzę i serducho. O, jak mi dobrze. No, bardzo mi miło, Aniu, było ciebie poznać. Za wagę. Ja tak. Waga była, nie? Tak. Waga. Ale popatrz, przy okazji każdy z nas dowiaduje się czegoś. To jest takie, to są takie właśnie osiągnięcia. To są te elementy, które mam nadzieję dla ciebie będą jeszcze wektorować długo.